Łączymy się w takim razie z kolejnym prelegentem, nawet prelegentami tym razem. Łączymy się z magister Martyną Gadkowską, ale też magistrem Tomaszem Sasinem, chociaż widzę, że najpierw pani Martyna zagości na naszych ekranach. Dzień dobry, czy słyszymy się i czy się widzimy? Dzień dobry Państwu, Tomasz Sasin, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Okej, okay, czyli jednak magister Tomasz Sasin na początek, ale widziałem, że to chyba była magister Martyna Gadkowska też przed chwilą, a więc za chwilę będziemy mogli rozpoczynać prelekcję. Temat tej prelekcji Rolnictwo 4.0, doświadczenia resortu rolnictwa na przykładzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jednym z tematów będzie też wsparcie w kontekście suszy, która dotknęła rolników. O tym być może w ostatnich tygodniach w mediach trochę mniej się mówiło z racji też innych ważnych spraw nas otaczających, ale to jest problem, który rolnictwo dotyka i jak się okazuje, branża i technologia coraz szybciej rozwijająca się potrafi przyjść z pomocą rolnikom. Oddaję Państwu głos już teraz. Tak, dzień dobry. Na szczęście ten rok nie był taki zły pod względem opadów i wystąpienia suszy. Ona wystąpiła w jakichś ograniczonych obszarach, ale to nie było to, co na przykład w roku 2018, gdzie w zasadzie prawie cała Polska była objęta dosyć poważną suszą. Opowiemy natomiast o tym, jak KOWR, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, działa w zakresie też oczywiście teledetekcji, bo to będzie głównym tematem przewodnim naszej prezentacji, ale też w innych realizowanych tutaj działaniach. Ja powiem krótko o KOWR-ze i o tym, czym się zajmujemy. Później Martyna opowie o projekcie, który prowadziła w tym roku właśnie dotyczącym takiego geoserwisu umożliwiającego analizę właśnie przestrzenną dotyczącą przede wszystkim zagrożenia suszą. I na koniec jeszcze wrócę ja i opowiem o takim projekcie, który planujemy na rozwój na kolejne lata. To będzie dosyć duży projekt, który pozwoli nam tak naprawdę rozwinąć taki szeroki zakres monitorowania upraw rolnych w Polsce. Dobrze, więc jeżeli chodzi o KOWR, nie wiem, czy tutaj jest znana ta agencja. Generalnie to jest agencja wykonawcza Ministerstwa Rolnictwa. Powstała w 2017 z połączenia dwóch innych agencji, które powstały w latach 90. To była Agencja Rozwoju Rynku i Agencja Nieruchomości Rolnych. Jak nazwa wskazuje, ośrodek wspiera rolnictwo w różny sposób, też poprzez jakiś rozwój obszarów wiejskich w interesie właśnie rolników, no i wsparcie działań innowacyjnych w całym, powiedzmy, sektorze rolno-spożywczym. Te działania innowacyjne przekładają się na konkretne projekty, więc odnośnie tej teledetekcji satelitarnej i generalnie analiz przestrzennych skupimy się dzisiaj w tej prezentacji właśnie na omówieniu tego zakresu w dalszej części, ale mamy też projekty związane na przykład z giełdą towarową produktów spożywczych, to jest platforma żywnościowa. KOWR też jakby opiekuje się takim zagadnieniem pod tytułem marnowanie żywności. No jest to dosyć istotne, gdyż w Polsce generalnie dosyć dużo żywności się właśnie marnuje, jest niewykorzystywane, więc tutaj KOWR jakby edukuje i też prowadzi różne analizy związane z przeciwdziałaniem marnowaniu tej żywności. I bardzo świeży temat paszportyzacja żywności, czyli wcielenie do praktyki takiej idei od pola do stołu. Polega na tym, że chcemy pokazać transparentność pochodzenia produktów spożywczych, tak żeby każdy, czy konsument, czy producent jakby miał pewność, że dany produkt pochodzi na przykład od wybranego producenta, jaką on przeszedł drogę do półki, czy do naszego stołu i właśnie tutaj jakby idea transparentności jest najistotniejsza. Odnośnie teledetekcji, to tutaj chyba myślę, że w tym gronie nie muszę mówić o tym, dlaczego jest istotna do zastosowania w rolnictwie. Powiem, dlaczego satelitarna teledetekcja na spotkaniu dotyczącym przede wszystkim wykorzystania dronów.
No tutaj z perspektywy agencji, która zajmuje się całym terenem kraju, no istotne jest jakby właśnie obszar analizy powierzchni, które tutaj teledetekcja satelitarna jakby daje. Mówimy o całym kraju, mówimy o powierzchni no setek tysięcy kilometrów kwadratowych. I mówimy też o dostępności czasowej, czyli no te satelity dosyć regularnie się pojawiają nad nami, odliczając dni pochmurne czy jakieś niekorzystne inne warunki atmosferyczne, no jednak dostępność tych zdjęć jest przewidywalna przede wszystkim, no i stała, więc stąd wykorzystanie akurat satelit w tych analizach. I teraz chciałbym oddać głos Martynie, która opowie właśnie o geoserwisie Susza 2020, który w tym roku powstał, i opowie, czemu służył, kto z niego korzystał. Bardzo dziękuję za głos, Tomaszu. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo cieszę się, że mam okazję przedstawić to narzędzie, które udało nam się dzisiaj w tym roku dostarczyć dla użytkowników z obszaru administracji publicznej. Próbuję Państwu uruchomić prezentację. Mam nadzieję, że będzie chwileczkę widoczna i też, że będzie ona w trybie prezentacji. O, mam nadzieję, że to jest wszystko w porządku. Także, tak jak Tomasz wspominał, utworzyliśmy narzędzie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to narzędzie geoserwis Susza 2020, który funkcjonuje od 17 sierpnia 2020 roku. Geoserwis będzie cały czas funkcjonował do 21 grudnia 2020. Jest to narzędzie, które jest dostosowane wprost do potrzeb administracji publicznej. Są to przede wszystkim przedstawiciele całego resortu rolnictwa, agencji wykonawczych, jak również urzędów wojewódzkich, urzędów gminnych. Korzystają z tego również między innymi ośrodki doradztwa rolniczego, jak również oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. I tak jeszcze, żeby Państwu wspomnieć też o takich krótkich statystykach, to w tej chwili już z geoserwisu do tej chwili od 17 sierpnia skorzystało 2366 indywidualnych użytkowników. Natomiast również wykonaliśmy, przeprowadziliśmy 29 szkoleń online dla użytkowników, z których skorzystało 1500 osób. Więc na pewno narzędzie jest bardzo, bardzo często użytkowane, jest narzędziem, które w ocenie użytkowników, które składamy w tej chwili ankiety, jest narzędziem bardzo użytecznym. I przede wszystkim wyobraźmy sobie, że ta praca, którą do tej pory urzędy gminne w dużej mierze, komisje rolnicze wykonywały w terenie, jest w tej chwili wykonywana za pomocą tego narzędzia, czyli jego serwisu. Pokażę Państwu za chwileczkę troszeczkę tego, co można z niego wygenerować, ponieważ, jak powiedziałam, jest to narzędzie dedykowane jedynie administracji publicznej, w związku z czym jest to narzędzie ograniczone dla tej administracji tylko ci użytkownicy mogą z niego korzystać. Natomiast pokażę Państwu troszeczkę tak zwanej kuchni tego, co dzieje się w środku, z czego można skorzystać, co można zobaczyć w ramach tego geoserwisu. Geoserwis dostarcza trzech głównych funkcjonalności. Jest to przede wszystkim wyszukiwanie obszaru, który nas interesuje, przeglądanie map, jak również generowanie raportów. Wyszukiwanie to przede wszystkim po prostu lokalizacja tego obszaru, który nas interesuje, do poziomu działki rolnej, z tym, że tym elementem, który wyszukujemy w ramach geoserwisu, jest numer identyfikacyjny producenta rolnego. Jest to, ponieważ jest to wtedy, powiem, zgodne z wnioskiem rolników, którzy w tym roku zgłaszają indywidualnie przez aplikację mobilną właśnie wnioski o szacowanie suszy na ich polach. Przeglądanie map umożliwia, za chwileczkę pokażę troszeczkę z tego obszaru screenów, umożliwia dostęp do map warunków wzrostu upraw przez cały okres wegetacyjny, jak również map oceny redukcji plonów od poziomu całej Polski przez województwo, powiaty, gminy, aż do pojedynczych pól działek rolnych, z możliwością włączenia dodatkowych warstw, takich jak m.in. ortofotomapa czy działki katastralne, co zdecydowanie umożliwia tak naprawdę lokalizację konkretnej działki. Jest bardzo wygodnym i bardzo funkcjonalnym narzędziem. I generowanie raportów, czyli myślę, że coś, co w dużej mierze jest takim ukłonem dla naszych użytkowników, ponieważ przyzwyczajeni jesteśmy do korzystania z map. Natomiast raporty stanowią taką bardzo wygodną, bardzo efektowną i efektywną w czasie pracy formę przedstawienia tych map oraz statystyk. I te raporty również pokażę na końcu, jakie to są typy raportów. One umożliwiają tak naprawdę monitorowanie warunków wzrostu upraw, jak również pozwalają na ocenę redukcji plonów ponownie na poziomie całego województwa, gminy, jak również pól pojedynczych producentów rolnych.
Także troszeczkę na temat tego, jak to narzędzie powstało i co się w nim znajduje. Otóż narzędzie wykorzystuje gotową metodykę szacowania suszy, monitorowania i szacowania suszy rolniczej, która została opracowana na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie. Jest to metodyka, która wykorzystuje bezpłatne dane satelitarne, głównie w metodyce KZGW było to NOAA, AVHR, natomiast tutaj zostały wykorzystane MODIS. Jest w naszym geoserwisie została zaciągnięta, mówiąc kolokwialnie, baza 10 lat danych satelitarnych MODIS dla całego okresu wegetacyjnego, czyli od 29 marca do 30 września włącznie. I z tych danych satelitarnych powstały mozaiki obszarów, obrazów satelitarnych dla okresów 8-dniowych, na podstawie których wyliczony został wskaźnik termalny, a następnie został wyliczony wskaźnik DIS, który pozwala właśnie na monitorowanie warunków wzrostu upraw, w tym suszy i suszy ekstremalnej dla całej Polski z możliwością zejścia do poziomu pojedynczych działek, ponieważ najmniejszym pikselem tych map jest 1 km². Na podstawie przebiegu warunków wzrostu upraw w sezonie powstały mapy oceny redukcji plonów, które w związku z tym, że GeoService powstał bardzo szybko, bo powstał tak naprawdę w 3 miesiące, zostały wygenerowane dla zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin okopowych, kukurydzy i rzepaku ozimego. Czyli mamy w GeoService 5 niezależnych map, które pozwalają właśnie na ocenę redukcji plonów upraw z tych grup upraw, które Państwo widzą na slajdzie. Ponownie ta sama rozdzielczość i poziom redukcji niska, umiarkowana i wysoka. Można spokojnie powiedzieć, że jest to ogromny przełom, tak naprawdę dlatego, że technologia już istniała, natomiast została ona dostarczona dla użytkowników dokładnie w sposób, w jakim oni tego potrzebują. W związku z tym myślę, że jest to ten przełom, też pokazuje, w jakim kierunku powinniśmy pójść, czyli faktycznie dostosowywanie narzędzi bardzo stricte do potrzeb użytkowników. W tym momencie, jak Państwo już słyszeli, jest tych użytkowników bardzo, bardzo wiele w Polsce. I teraz troszeczkę właśnie tak jak wspomniałam tej kuchni, proszę zobaczyć, jak wyglądają mapy, na przykładzie mapy warunków wzrostu upraw, mapy oceny redukcji plonów. Mapa warunków wzrostu upraw, którą w tej chwili widzimy dla całej Polski, w ten sposób wygląda dla województwa. Następnie mamy możliwość zbliżania się do powiatu, do gminy, a następnie do pojedynczych działek rolnych, czyli każdą działkę możemy zobaczyć, jaki był przebieg warunków wzrostu upraw przez cały sezon wegetacyjny. Natomiast potem, wchodząc w raport, dokładnie mamy informację o tym, jakiego typu uprawa była na danym polu i możemy albo sami, albo na podstawie, danych o ocenie redukcji plonów zobaczyć, jaka była ocena redukcji plonów na danym polu, na każdej pojedynczej działce rolnej. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku map oceny redukcji plonów. Jak Państwo widzą, w mapach oceny redukcji plonów mamy do czynienia z 5 niezależnymi mapami. Dla każdej mapy mamy oddzielne informacje i ponownie możemy te mapy wyświetlić w formie całego województwa, powiatu i pojedynczych gminy i pojedynczych działek rolnych. Dla każdej działki rolnej również jest generowany raport mówiący właśnie o warunkach wzrostu upraw i ocenie redukcji plonów. Także wspomniałam o raportach. W GeoService znajdują się w tej chwili w funkcjonalności dostarczające 4 typów raportów. Są to raporty dostarczające informacji o powierzchni województwa bądź gminy, informujące o tym, jaka była powierzchnia upraw rolnych w danym województwie i gminie, która w wybranych okresach wzrostu, mogą być to wszystkie okresy wzrostu, znajdowała się w warunkach suszy, suszy ekstremalnej i tych dobrych warunków wzrostu upraw. Następnie raport informujący o tym, jaka powierzchnia województwa i gminy znajdowała się w warunkach niekorzystnego wzrostu upraw z podziałem na zboża ozime, jarę, kukurydzę, rzepak ozime oraz rośliny okopowe. Następnie raport dotyczący poziomu redukcji plonów już u poszczególnych producentów rolnych. Ogromny raport zawierający właściwie setki informacji o setki producentów rolnych z informacją na jakiej powierzchni ich pól nastąpiła redukcja w danej gminie, czyli jest to naprawdę taki bardzo, bardzo ciekawy raport przełomowy i tutaj bardzo dobrze wybrany przez użytkowników, jak również raport dla pojedynczego producenta rolnego, który właściwie jest tym zamiennikiem komisji rolnej, pozwala on z poziomu biurka zobaczyć, jaki był przegląd warunków wzrostu upraw na danej działce rolnej oraz jaki mogą mieć to wpływ na straty w plonie w danej działce. Bardzo dziękuję za uwagę. Masz oddać głos. Uh-huh.
Witam ponownie. Powiem jeszcze na sam koniec naszej prezentacji o dosłownie dwa zdania o takim planowanym systemie satelitarnego monitorowania upraw rolnych. Jest to system, który objąłby zasięgiem cały kraj. Generalnie idea jest taka, żeby właśnie dokładnie monitorować stany upraw, znać przebieg procesu jakby wegetacji upraw, co pozwoli na później wyciąganie jakichś konkretnych wniosków, czy na przykład szacowanie plonów, właśnie szacowanie strat i określenie źródeł tych strat. Bo jeżeli, muszę Państwu wiedzieć, susza jest generalnie dosyć kosztownym elementem no tutaj naszej całej polityki rolnej, gdyż no, za to są wypłacane odszkodowania. Ten system umożliwiłby jakby dokładne szacowanie przede wszystkim i transparentność całego procesu, więc no, to też ma pewien wydźwięk ekonomiczny. Projekt jest planowany na 36 miesięcy, wystartuje, mamy nadzieję, w przyszłym roku, więc od 2024 liczymy na to, że będziemy mogli właśnie już operować takim narzędziem, które no pozwoli nam po prostu na bardzo dokładne analizy, na, no i też jako administracji, ale też no przyczyni się do poprawy jakby gospodarowania użytków rolnych wśród rolników. Także my tutaj w KOWR-ze trzymamy kciuki za powodzenie tego projektu i mamy nadzieję, że będziemy mogli więcej coś powiedzieć w kolejnych latach. Dziękujemy bardzo za uwagę. Pozostajemy w panelu dyskusyjnym. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy pięknie magister Tomasz Sasin i magister Martyna Gatkowska, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.